Cześć, witajcie, z tej strony Grid 79. W ostatnich filmach polowaliśmy sobie trochę na myśliwce Sentinelli. Znaleźliśmy kilka ciekawych modeli, kilka esek, kilka z doładowaniami na czterech slotach przy sobie. Ale nikt mi nie przypomniał, że nie szukaliśmy frachtowca Sentinelli. Dzisiaj postaramy się to nadrobić. Także poszukamy sobie S-klasy Sentinelli. Wszystko oczywiście będzie się odbywać w galaktyce Euklidesa. No i tutaj kilka rzeczy, o których musicie pamiętać. Pierwsza sprawa. Pamiętajcie, żeby mieć wyłączony tryb multiplayer. No bo wiadomo, nie tylko my go chcemy. Sprawa druga. Ustawienia walki minimum musicie mieć na standard, ponieważ musi się pojawić bitwa. Żeby ona się pojawiła, musicie mieć włączoną walkę. Nie wiem, czy to by zadziałało na minimum. Osobiście odradzam, standard nie jest w końcu taki trudny, więc... minimum na standardzie. No i sprawa trzecia. Musicie mieć trochę kasy, teraz nie pamiętam. Napiszę tutaj dokładnie ile milionów on będzie kosztował, jeżeli trafimy na tą eskę, jeżeli wszystko się uda. No i chyba z przygotowań to by było tyle. Lećmy poszukać naszego frachtowca. Jesteśmy w układzie wyjętym spod prawa. Właśnie w tym układzie będziemy polować na nasz frachtowiec Sentinelli. I czemu? Powód tutaj jest dość prosty. Układy wyjęte spod prawa mają najwyższą szansę ze spełnienia się eski. Faktem, że jest to tylko 5%, ale i tak to jest najwięcej ze wszystkich układów. Swoją drogą dość ciekawa planetka, trzeba przyznać. Mamy jakąś bazę w okolicy. Powiedziałbym, warta zwiedzenia. Może nawet osiedlenia się. Przytłaczające kolory, ale wygląda nader ciekawie. No dobrze, co musimy zrobić? Polećmy na stację, zapiszmy sobie punkt odtworzenia. Zapis. I teraz tak.
o czym należy pamiętać, żeby wywołać rescue mission, czy walkofrachtowiec, jak to chcecie nazywać. Należy grać przynajmniej przez 3 godziny. To jest taki cooldown między bitwami o frachtowcem. I wykonać 5 skoków warp między systemami, żeby wywołać tą bitwę. Tutaj pojawia się problem. Co jeżeli podczas pierwszego skoku od razu uda nam się tą bitwę wywołać? Pokażę wam, jak temu zaradzić. Pamiętacie, co mówiłem na początku o tym, żeby mieć włączone ustawienia walki, ponieważ nam się bitwa nie pojawi? Przed wykonaniem pierwszego skoku po prostu wyłączmy walkę w kosmosie. No i teraz sobie skoczmy gdzieś. Teraz tak, zwróćcie uwagę, gdzie skaczecie, ponieważ jak widzicie, jest to martwy układ, także nie będzie na nim stacji kosmicznej. Może być problem z zapisem. Lepiej skaczcie gdzieś, gdzie jest układ zajęty przez jakąś nację, przez którąś z ras, żeby na bank była ta stacja kosmiczna, na której będziemy mogli wylądować i zrobić punkt zapisu. Czemu? Ponieważ nie jestem pewien, czy by to zadziałało, jeżeli byśmy spróbowali zapisać na Ziemi. No dobra, teraz lecimy na stację. Pamiętajcie o tym, żeby przywrócić walki w kosmosie, bo będzie lipa, sobie będziecie skakać, a nie wywołacie bitwy. Także walkę w kosmosie przywracamy na standard. I lecimy na stację zrobić punkt zapisu. Lecimy skakać dalej. Teraz czemu tak ważne są punkty zapisu, które po każdym skoku robimy? Ponieważ jeżeli w kolejnym skoku wywołamy walkę o frachtowiec, będziemy musieli wczytać punkt zapisu, żeby móc skoczyć do naszego układu startowego, gdzie znajduje się nasz frachtowiec Sentineli. No zobaczmy, czy nam się uda. Od razu drugim skokiem mam wykrytą bitwę. Chciałem robić na tych 5 skoków, ponieważ gdzieś tam w trakcie gry wcześniej nie wykonałem je. Także to teraz robimy. Wczytujemy stworzenia.
i skaczemy do układu, w którym jest nasz frachtowiec. Dlatego tak ważne jest wyłączenie walki przy pierwszym skoku, jaki wykonujemy ze startowego systemu. Ponieważ jeżeli gdzieś tam w trakcie gry te 5 skoków już wykonaliście, może się okazać, że pierwszym skokiem zaraz wywołacie bitwę frachtowca i będzie dupa, ponieważ będzie on w systemie, z którego właśnie wylecieliście. Mamy nasz frachtowiec, mamy bitwę, wszystko gra. Co teraz robimy? Nie walczmy. Spitalamy na stację. Dokujemy, tworzymy punkt zapisu i lecimy na nasz frachtowiec. Znaczy, no jeszcze nie nasz, na frachtowiec, który chcemy zdobyć. Tutaj mamy naszego słonia. Ja go co prawda nie będę kupował, ponieważ mój starty stroje mi się strasznie podoba. Ale jeżeli by można było mieć dwa, z pewnością ten byłby na drugim miejscu. Lądujemy. Wysiadamy. Sprawdzamy, co to za klasa? Klasa C. Klasa C nas nie interesuje. Co robimy? Wczytujemy punkt odtworzenia. Jesteśmy z powrotem na stacji. Zobaczmy, czy nam Atlas przyjął. Wysiadamy i ponownie sprawdzamy. Ciągle C. No to powtórka.
martwiące jest to zmienianie położenia frachtowców, bo za każdym razem się stresuje, że ich nie ma. Że nie ma prawa ich nie być, no ale to jest No Man's Sky, różnie tu bywa. Solar. Zobaczcie, egzotik jest nawet. Jakby ktoś się reflektował na egzotika, od razu egzotika tu można namierzyć. Niebrzydki. No ale nam chodzi o frachtowiec. Ciągle C. Zmieniają się tylko trochę jego statystyki. Czyli próbujemy kolejny raz. Mała a propos tego egzotika, pamiętajcie. Najpierw traktowiec, później egzotik. Weźmiecie jednej buchy. Egzotika, będziecie chcieli go sprawdzić, wsiądziecie do niego i napiszecie zapis ze stacji, będzie lipa. Będziecie musieli całą akcję z frachtowcem powtarzać. W razie czego, wpierw frachtowiec, później polujcie na egzotika. No i co, no, trzeba się wykazać sporą dawką cierpliwości, tak jak mówiłem. W układach piratów szansa na SP jest 5%, więc nie jest to dużo, ale najwięcej, ile można znaleźć. Swój pierwszy frachtowiec seriala, którego mam, którego pokazywałem na pierwszym filmie, jak zdobyć frachtowiec, udało mi się chyba zdobyć za 20 wczytaniem, no ale się udało. Ciągle C. Co
dadzą możliwość uzbrojania pewności, że faktycznie walczyć. To, co jest teraz, jest słabe. Niby jeżeli walczysz z piratami w pobliżu swojego frachtowca, teoretycznie no, on też strzela, ale tak szczerze nie chciałem wyjechać z tego wieżyczki i planowały jakieś. Atlas mnie nie kocha. No inaczej tego się nie da wytłumaczyć. Przynajmniej mamy pewność, że się klasa zmienia. Klasa B. Ale spokojnie, tego się spodziewałem. Zbliżamy się. Jest klasa A. Ale to ciągle nie to, czego szukamy.
Alleluja! W końcu eska. Obiecałem wam eskę i jest eska. Tak jak mówiłem, potrzeba dość dużo cierpliwości, bo zajęło mi to około godziny, no nie całą, z 50 minut dłużej. Ale skoro już mamy naszą eskę, pogadajmy z kapitanem. Oferujemy kupno frachtowca. To w sumie nie jest tak źle, no 60,5 miliona. Klasa S. Zastanawiam, czemu jest tak tani. A może przez to, że mam odblokowane wszystkie sloty technologiczne na swoim. Mój kosztuje 420 milionów. Ten tylko 60,5 miliona. No dobrze, tak jak mówiłem, mój mi się podoba, więc nie chcę go. A jeżeli ktoś ma chrapkę na eskę frachtowiec Sentineli, proszę bardzo, oto on. Jedyne, co musicie zrobić, wykazać się odrobiną cierpliwości. Nawet walczyć o niego nie trzeba. Dzięki wielkie wam za oglądanie. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.